Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Janowicz Kierownik Games, a ja witam was w kolejnym vlogu, tym razem na moim hektarze. Przyjechał prawie że pan Leszek. Jak mówiłem, orkak będzie, jest. Teraz pokażemy troszeczkę pola. Pole jest, jak widzicie, zrandapowane. No tak to się prezentuje po randapie. No randap konkretny, nie? Olo tu wydupiło dziurę, nie? Co to się stało? O kurde, oluj. Wydupiło dziurę, bo tutaj dren poszedł. No to fajnie, nie? No to fajnie. Ty, mamusia, ale dziura jest w polu, rurę odsłoniło, rurę odsłoniło, od kanalizacji tam odsłoniło rurę, dziura jest taka dziura, w polu, no w polu, no taka dziurka, taka okrągła dziura jest, widać rurę, w polu, no tu w polu, widać dziurę. No tu w polu, tu na rogu, tu prawie, że tu. Tu jak widzisz zaraz tej bramy, to tam jest, tu jest dziura, taka dziura, tu tak go widzisz. Tam rurę zobaczysz. Taką plastikowo-pomarańczową. No konkretnie się dzieje. Dziurwa taka. Rurę widać. No nieźle, nieźle. Dreny to widać, wszystko. Mam nadzieję, że słychać. Szybko poprawimy kamerkę, bo... O, pięknie, poszło. Poszło. Chodź trochę płytko, taka podorywka, że powiem. Niż to orka. No, no, na 25 cm w nichu, bo gleba to taka, że szkoda gadać. To raczej prędzej taka glina. Ale fajnie, fajnie. Taki vlog z głowy prędzej. Nie będę nagrywał pod muzykę, bo się to nie opłaca za bardzo. Statywu i nic tam nie mam. Ale mam nadzieję, że mało co nagrywam vlogów takich z rolnictwa z głowy. A w końcu z panem Leszkiem coś będzie na głowie. I fajnie leci, 10-14. Fajnie, fajnie to leci. Witam, witam. Panie Leszku, tam jest taka sytuacja, bo jak szedłem, to tam nagle dziurę wywaliło, bo tam kanalizacja nagle wyszła. Dziura tam jest, to widać. Ja nie wiem. Właśnie nie wiem, bo idę, nagle taka dziura się tam, i tam widać rurę było. Jakby wypukało tam, wymyło. Nie mam pojęcia. Bo tam gdzieś jak tam ta brama jest, to tam troszeczkę dalej. Adasz! Trochę dalej! Patrz! Chodź, pokażę ci to. Tutaj, jak ci mówiłem, jak to jest brama, jak tu jest brama, to czekaj, tu gdzieś, o, tu. Tu, czekaj, tu nie. Czekaj, tu trochę dalej to było. O, tu. Tu. Muszę popatrzeć, że tam rurę widać. No. Konkretnie. Vlog na głowę. Jesteśmy, wbijemy do traktora szybko. Ach, dobra. Właśnie dzisiaj skończyłem praktykę. 2 tygodnie praktyki było u stolarzewicza. Tam robię. A bo teraz będę wioski wybierać.
A no wrzosy. I wrzosy, nie wrzosy, cięcie ziół w ogóle. Proszę? Znowu wziąłeś, żeby jedno. A myślę, że nie spada. No, fajnie to idzie. Trójka obrotówka, Kwernelanda. Tak, tak, właśnie dzisiaj uczyłem się pakować chryzantemę na takie wózki do sprzedaży. Na giełdę wiem. Tak, tak. Tam dużo, pan Piotrek dużo mówi tam, że na giełdę, giełdę, giełdę. Dużo rzeczy na giełdę tam włożą. Gnina gdzie nie gdzie wychodzi, jak to widać, ale takie ziemie, nic z tym nie zrobimy. Takie są tutaj tereny, tereny nieco, wiadomo, Janowice są terenami pagórkowatymi i są w ogóle no, takie tereny też bardzo gliniaste, no ciężkie gleby, strasznie ciężkie. Ale 10-14 daje radę, nie ma lipy. Lecimy sobie właśnie teraz, właśnie widzicie, właśnie siedzimy sobie właśnie 10-14. Byli pod wrażeniem, jak tutaj, że wtedy tym ciągnikiem jacarzem wjechał z tym zbożem. Babcia to była cała już chora, że pan był taki odważny, że dał ciągnik i przyjeżdżał, żeby sam przyjechał. No, ale jak to nie ma, jak to się mówi, trzeba być zaprawionym w boju.
ładnie wyszły biegi. Pięknie wszystko. Zobaczymy, czy to jeszcze będzie pod muzykę, czy nie. Na razie sobie lecimy na głowie. Coś się zobaczy. O, pięknie, cyk. I jedziemy. Ma co robić, nie powiem. Bo to górkę taką, no to naprawdę. Sztabina to już taka robota, że... Sąsiad, to chyba widzę, że tego nie zauważa. Kupiłem spalinowy. Ja. Nie, no planowałem sobie kupić jakąś kosę spalinową. Bo teraz mi się dużo przyda, bo w tych malinach coś wykosić czy coś, to kosiarką to mordęga. Pyk. No i jak widzicie, przed nami jest jeszcze ogródek. Za niedługo też coś nagramy w ogródku. Będziemy też sobie robić na 25 cm, może polecimy, zobaczymy. Za niedługo w ogródku, powoli będzie likwidacja też wszystkiego. Po pierwszych przymrozków wytrzymiecie. Po pierwszych przymrozkach już polecimy sprzątaniem całego tam tego majdanu. No i potem sobie będziemy robić te orki, będziemy wszystko gny wozić, a już akcja obornik na pewno będzie też gdzieś niebawem. Zobaczymy, co jeszcze tam wyjdzie po drodze. To jest taka bardziej płciutka orka, jak mówiłem, bo no nie da się na naszych ziemiach wjechać 25 cm za bardzo, bo jakby się tak wjechało, to by się pole zrąbało, bo wiecie, no glina i te sprawy, no to się nie da tak. Ale fajnie.
Oczywiście jak już tam możecie zostawić lajka i suby na kanale. Bo fajnie sobie tak zdarzyło się, że jest okazja nagrać coś. Mam nadzieję, że kamerka jeszcze nie padła. O, tam się byczek pasie. Tam po drugiej stronie. Naprawdę vlog z głowy w końcu. Taki typowy vlog z głowy. Ostatnim razem był na wiosnę, kiedy robiliśmy sobie przegląd takiego właśnie zboża. Teraz macie taki kolejny vlog w sumie z głowy. Taki już na całego. Na pewno tam gdzieś tam drążę muzykę, bo to naprawdę tak troszeczkę, żeby tak rozbawić tam w oskulach to towarzystwo oglądające. Będę nagrywał aż do upadnięcia, takiej do opadnięcia baterii. Zobaczymy. Bo jeszcze kamerka tak, że tak co rzadko co ładuje, bo jak podpinam do komputera czy coś, to ona się tam automatycznie z automatu ładuje, więc udało się rozładować w końcu. Żeby się rozładowała. Teraz mi się tylko rozładowała tak. Zapalnąć godzinnego vloga, jakiego jeszcze chyba nie było. A fajnie by było takiego walnąć.
przebiczysz testosteron tej Emy. Ile tego zmierz? Czego? Lekara. Całego? Całego pucha. Bytosz jak domu i powieść mi przyjechać. Tam będzie parę, tam na pewno hektar cały nie będzie, tam będzie parę naście arów. Do 80, to paru 83 będzie. A mogę się spytać całkiem, bo nie ma sprawy. Spytam się tam w domu. Nie ma sprawy, bo coś ważnego. Dziadek powinien na 100% wyjść. On macie swoje notatki tam, wszystko to. Wszystko będziemy wiedzieć. Chrzanu nie spaliło. Wyrandapowana, a nie spaliło chrzanu. To jest ciekawe. To trzeba gdzieś poczytać. Z tego co mi wiadomo, randap pali wszystko co zielone. Znaczy, no wiadomo, nie, ale... Większość takich roślin, ale że chrzan... Może chrzan nie jest tym wyjątkiem, co je pali. Trochę jest żółknął, ale właśnie nie wiem, ale właśnie pracuję na praktykach, a nagle tak mówię, a i będzie chyba kolejny pogrzeb, bo dzwony dzwonią. Kiedy wczoraj? No chyba wczoraj, albo przedwczoraj? Albo, wczoraj, bo to chyba, no tak, bo wczoraj te kompozycje panie robiły, tak to pamiętam. To wczoraj, bo jeszcze pisałem temat specjalnie, tak, bo wczoraj ciąłem to, tak, to wczoraj. No jak skoro wczoraj dzwoniły, dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy... Nie było lepsze gry chyba dzisiaj. Chyba jeszcze z tego co widziałem nie. Albo jeszcze w ten weekend, w sobotę, albo coś. Albo
bo dopiero od poniedziałek. No trzeba by coś wiedzieć, no bo wiesz, trzeba siąć po budze, a żeby po prostu coś na wodzie, bo to kolega. No. Znajomy, no nie kolega. Dobry znajomy. Na pewno sobie jeszcze do takiego tam tego binka dojedziemy i będziemy za niego kończyć tego vloga, bo to jeszcze muszę dla was zmontować, a montaż będzie dość spory. Teraz przypomnę o subskrypcjach, łapkach, komentarzach, żeby tak naprawdę było was widać, słychać i czuć. Że praktycznie jeszcze jestem w stroju po praktyce, tam widać może troszeczkę polarek czy coś. Tam jestem prawie świeżo po praktyce. Troszeczkę coś w domu posadziłem, tam parę drzewek takich ozdobnych czaszków. Prawie pan Leszek przyjechał poorać. Właśnie szykują powoli siewy. Będzie pan siał o zimę? No. Będzie o zimę jakaś siana? Tak? No, tak mówię. Dobrze mówię. Będzie tutaj właśnie o zimę. W ogóle ostatnio wyczytałem w internecie artykuł właśnie, że podobno właśnie w tym roku, że w tym roku był najlepszy rok bobiku, podobno czytałem. Ale no, u nas to raczej tego nie zauważyłem, ale tak na internecie pisał, że w tym roku najlepszy był bobik. Bobik jak nigdy dotąd. Nie wiem, bo u nas nie było. No u nas nie no. Właśnie tak się zdziwiłem, bo tam w internecie pisało, to też zależy gdzie, bo to w jakim rejonie, bo tam pisało, że bobik po prostu rekordowo dobrze było.
antena na tym domu, jak normalnie, jak w jakiejś stacji telewizyjnej chyba. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta antena. No. Żadnej chyba papie Wianowica chyba nie ma tyle. Każdy coś ogląda. Dziadka, jakie tu dawał nawozy wieloskładnikowe? No z tego co wiem, to to było kurczę, polifoska to było, czy to nie było? Jakie dawał? Żul, fosfora, polifoski. Tam nie wybrać próbki. Bo jeszcze jakieś tam, bo ja z tego co widziałem, jakieś tam worki jeszcze pozostały, więc tam jakieś polifoska była na pewno. W tej filmy Jara, czy jakoś tam były te takie białe worki. I te sprawy to raczej nie, ale na pewno co roku staraliśmy się ten obornik, co myśmy ten gnój normalnie na jesień. I przyjeżdżał gościu i nam to przeorywał. Pan Andrzej Sierek przyjeżdżał. To zawsze ten. Z panem Kaskiem to przyjeżdżali. No właśnie, właśnie jeszcze nie wspomniałem właśnie jeszcze o tym, bo właśnie umknęło mi to. Właśnie jeszcze będą, no właśnie to tak umknęło na momencie, ale mogę wam teraz się pochwalić, czy pochwalić to. Mogę wam powiedzieć, że będzie brana próbka gleby z mojego pola. Tak to trzeba czasami, to trzeba, bo dawno nie tego co wiem, to raczej takiego czegoś jeszcze, jak ja jeszcze tutaj, no 16 lat żyję, to jeszcze nie pamiętam takiego czegoś. Ale naprawdę szacun, bo przynajmniej w końcu to wiem, co tam, czego jest dużo, czego jest mało. Raczej się nie spodziewam jakichś tam nadmiarów czegokolwiek, bo choć mogą być. Bo próbka gleby zawsze się przyda dla jakiejś pewnej wiedzy. A pan to pocztą wysyła, czy? A, to przyjeżdżają do wielu. A, bo są różne. Bo są różne tam opcje. Zobaczymy, czy ten roundup coś da. Więc za rok się dowiemy, czy ten roundup poskutkował chociaż na jakąś, powiedzmy, w pewnym stopniu jakąś skalę takiej normalności. Ale zobaczymy. Jak będzie już zboże, za rok ten zobaczymy, to tak będzie nam rosło, to zobaczymy, czy to ile tego kwasu będzie, czy w ogóle coś będzie, czy mam nadzieję, że ten randa chociaż zadziała w jakiejś skali dobrej.
spadło, to koło nie mogło spać na kuby. I poszli w szybcie wściak. Coś tam nie zatrybiło po prostu i szok. Ona tak się tak utrzymuje. Ostatnio po godzinkę to miało być deszcze już dawno. Ale przyswoicie. Właśnie mówię, nie? Zbiera się programu. To ma nie jak w NASA. Anten jak w NASA po prostu. 5 anten i każdy coś odbiera. Babcia, dziadki odbierają. Mama odbiera, brat odbiera, ja odbieram. Każdy ma swoją antenę po prostu. I każda taka sama. Tylko czy jeszcze kamerka trzymie. Długo. A, jeszcze na koniec oddaję jeszcze dalej. To dobrze, żeś trafił do Stolasewiczów, skoro oni nie wystarczują. Znaczy no w ogóle, bo pani tam, a Kasia się pytała, skąd wiem o Emach, no. No jak mogę, skąd mogę być o Emach, no jak nie od pana, nie? I tak prawie się trafiło, nie? No, nasze ludzie chwalą ziemniaki ze sobą. No. Bez chęci, uprawia. Bo miałem jeszcze proponować do pana Kubika iść, no ale... Ale wybrałem pierwszą opcję pani, bo pani mi proponowała pierwsze Stolarz Dziewiczów. Powiedziałem, nie proszę pani, ja do pana Kubika nie, ale już wolę do tych Stolarz Dziewiczów, bo no nie chcę się nigdzie już, byle żeby pójść gdzieś na zewnątrz. Nie wiem, czy tam też jest jakaś dziura wywalona, bo tam też coś widzę. Tam na dole sobie wysiądę, zobaczę tam na to dziurę, czy tam nie ma, bo kurczę, tak się tam coś widziałem właśnie. W razie czego zaznaczę patykę.
nie od tego. Bo to nie w tym miejscu rura idzie. To chyba tylko dziura. A drenaż też tak się robi. No właśnie, też właśnie mówię, że na drenaż właśnie. Nie ma pojęcia. Będziemy sobie powoli kończyć tego vloga. No, mam nadzieję, że wytrzymujecie tam, bo takiego vloga raczej mało co zobaczyć, już nawet nie zobaczycie. No chyba, że jeszcze coś tam z siewu będzie, że zobaczymy, o ile będę wtedy jeszcze miał go nagrać, będę go miał możliwość, bo tak powiem. No może sobie porobimy takie właśnie części, właśnie część pierwsza takiej uprawy to właśnie jest orka, część druga to może będzie wiadomo uprawa, kultywatorowanie, bo trzeba przed siebie porobić. No i część trzecia to będzie siewy. Mam nadzieję, że po raz pierwszy mi się uda nagrać siewy, bo jeszcze siewów nie nagrywałem. Obiecałem, a chyba z tego wyszła, nie nagrałem rok temu czy na wiosnę, to no nie wiem sobie, albo tak jakoś tak to było, nagrywałem tego vloga, no i nie wyszło z siewów, ale postaram się pyknąć siewy, choćbym miał nie wiadomo co zrobić, muszę to nagrać. No nie wiem, czy nie będzie grubsza sprawa, a nie, chyba. Rumienioka też się tam robi. A jakiś czas też ich wymienił. No właśnie, te jeszcze teraz ich było teraz dużo tych deszczy, no i kurde, się narobiło. Takie dziury porobimy w polu, że jasny gwint. No takie są niektóre deszcze, mają takie swoje skutki, że czasem coś podmyje. No ale tak jeszcze nie było. Tak jeszcze nie było, nie widziałem. Ale zdarzają się takie właśnie rzeczy.
Kasia uznała, że ekologiczne Janowice tak zwane. Te emy to wszędzie teraz. Ale pani Kasia stosuje to właśnie pryska, właśnie jak przygotowałem właśnie torf pod właśnie do pikowania, do sadzenia kwiat roślin, no to właśnie ona mówiła, że to właśnie tam na zdrowotność, to właśnie była na zdrowotność właśnie tego wszystkiego, na to wszystko lepiej rośnie na tym. I jeszcze nawet w trakcie rośnięcia pikówki jeszcze ty pryska, już są doniczka postawione w zagonach. Czy wtedy pryska? Tam manowanie jeszcze, patrzyłem na nią, tak sobie czytałem, butelkę miałem w ręku, sobie wziąłem do ręki. Tam była jeszcze EMA5, jeszcze i normalnie M-Farma. Przewaga M-Farmy i tam EMA5 też się pojawia. No właśnie tam właśnie teraz są te emy, o których właśnie wam wspominałem w wcześniejszym odcinku tam z gry. Właśnie mówiłem wam właśnie o tych emach, wspominałem. No i właśnie te emy też są zastosowane na moim tutaj właśnie polu. Zobaczymy, na pewno to wpłynie na dobrą właśnie jakość, żyzność gleby. Bo właśnie te emy poprawiają właśnie żyzność gleby przede wszystkim. Co jest najważniejsze, żyzność, jeszcze raz żyzność tych waszych ciężkich ale tam widać glinę, no nie, tam taki pasek chyba gliny. A to też wyszła glina, gdzie nie, gdzie jest glina. O, to coś wiem z ogródka, bo w ogródku mam takie miniaturowe jakby takie rolnictwo. No i powiem wam szczerze, że glina też się pojawia, no. Nie jest lekko. A ja sobie zapomniałem, gryłem na jesień i kurczę, wygryłem pewne taczki tych kamieni. Dzisiaj też właśnie sadziłem coś z mamą i taki kamień, że wyciągnął. A jeszcze nawet łańcuch, bo w tamtym miejscu była likwidowana śliwka i kawałek takiego łańcucha jeszcze znalazłem. Jak patrzę, to nie jest korzeń, to jest łańcuch, nie? Kurde. No fajnie. No różne te skarby można znaleźć w ziemi. Przy lesie, takie cisza, spokój. I ruch tych małych śmiech. Dziadka spyta, czemu tu szansa? A właśnie, kurde, to jest tak, że też to jest w ogóle taka samość jazdy. Ja to pamiętam, od małego pamiętam, że cośmy mieli to pole, to zawsze był szan na polu. Jak szan przy tej bramce tam, tutaj przy oborze nie był jakiś fajny, to zawsze się szło jeszcze na pole patrzeć, czy jeszcze jakiś tu fajny szan. Bo że akurat prawie na polu coś jakiś fajny szan porośnie, nie? Zawsze alternatywą był jeszcze pole, patrzeć na szan. Przyszedł zły siewca i posiał szan. Ale to szan zawsze tu był, wyciekać.
ładny poprzeczniak lecimy. Poprzeczniak. Taką jedną ćwiartkę, bo takie pole tutaj jakby takie podzielone jest, jak widzicie, no i jakby pierwszą taką ćwiartkę skończyliśmy, no nie taką, no taką malutką, ale walny lustra w kup szło. Pięknie, pięknie. Tu musicie wykopać, tu go jakaś wytargało stąd i tu musicie go naprawić. Zostaw go w tym miejscu. Tu trzeba płytko orać albo wcale. No. Tu jeździcie stąd i tam, to tu go musicie go odkopać w tym miejscu. No. Dobra, ziomeczki, ja sobie już właśnie wysiadłem i właśnie sobie w tym momencie będziemy kończyć tego vloga. Widzicie, już jak mówiłem, poprzeczniak sobie zoraliśmy troszeczkę już, właśnie jakby pierwszą ćwiartkę skończona, teraz została jakby taka druga ćwiartka, widzicie, troszeczkę zostało. Właśnie, kurczę, konkretnie dzisiaj 14 metrów ciężko. No tam troszeczkę popieprzyło się, bo się coś właśnie pługiem coś wyoraliśmy troszeczkę rury, takie dreny, właśnie odpływ taki właśnie sobie wyryliśmy pługiem niechcący. Właśnie będę się to z wujkiem naprawić, bo coś się właśnie wyorało się nam trochę, kawałek rury. Jak widzicie tamte paty, to właśnie wszystko jest. No właśnie tutaj widzicie tak na styk właśnie, patrzcie na tym winklu, pan Leszek sobie wjechał. No i co, ziomeczki, ja będę się z wami żegnał, łapkujcie, subujcie, nie komentujcie, bo właśnie wyczerpaliśmy kamerkę do końca, tak jak obiecałem, praktycznie kamerka do końca wyczerpana, na ile można było, to było, jedna kaska została. I co, pięknie poszedł, szybciej wściekli. No i ziomeczki, na razie, trzymajcie się, cześć!